Cześć wam i czołem, z tej strony Macintosh, a przed wami kolejny materiał wideo z serii Super Mario Bros. Wonder. I moi kochani, powracamy do eksplorowania wzgórz Dmuchu Puchu. Tak wreszcie się zastanowiłem, w jaki sposób można by było po polsku nazywać tęże krainę. I słuchajcie, tak jak wam obiecałem ostatnim razem, dzisiaj sobie odpalimy tą grę, zobaczymy, czym się różni tak właściwie granie online od grania offline, czyli zobaczymy, czy, nie wiem, czy dzięki temu będziemy mogli znaleźć więcej sekretów, czy inni gracze będą mieli dzięki nam o wiele łatwiejszą robotę, czy może my będziemy mieli o wiele łatwiejszą robotę poprzez to, że będziemy widzieli innych graczy i tak dalej, i tak dalej. Ciekawi mnie, jak ten moduł online'owy jest najzwyczajniej w świecie zrobiony, zwłaszcza, że mam w pamięci cały czas, w jaki sposób działał ten super, hiper, ekstra tryb multiplayer, wokół którego skupiano się przy Super Mario Makerze 2. I mam nadzieję, że to nie będzie to samo, bo granie, wiecie, jako pokaz slajdów nie jest przyjemne. I wiem to z pierwszej ręki, i czy też raczej powinienem powiedzieć nie tyle z pierwszej ręki, co doświadczyłem tego. I nie chcę tego doświadczać po raz kolejny. Profesor Łącznik, witaj, miło mi cię poznać. Możesz mnie nazwać profesorem Łącznikiem. Come talk to me anytime you want to do anything with online play. Przyjdź do mnie w dowolnym momencie, kiedy będziesz tylko chciał zrobić cokolwiek z graniem online. Cóż, jeżeli mam coś jeszcze dodać, czy też nic dodać, nic ująć, tutaj jest lekcja, czy też oto moja najnowsza, najświeższa lekcja odnośnie tego, jak mieć dobrą zabawę podczas gry online. Share your adventure with players from all over the world. Podziel się swoją przygodą z graczami dookoła świata. Kiedy grasz online, możesz bawić się z innymi ludźmi zewsząd. There's lots of little ways to players to help each other out of tight spot. Jest wiele maluśkich możliwości, dzięki którym gracze mogą sobie pomagać w trudnych sytuacjach. Wygląda to jak dobry powód, aby włączyć tryb online, co? Tak, włączamy. Usernames and other player data, such as points earned, may be visible to others during online play, czyli nazwy użytkowników i inne informacje, dane gry, takie jak na przykład ilość zdobytych punktów, będą widoczne dla innych podczas gry online. Tak. Chcemy się w tym momencie połączyć i zobaczymy, z czym się to tak właściwie je. I dzięki temu teraz już wiem, po co tak właściwie mamy ten przycisk. Po co mamy, słuchajcie, ten przycisk X-a, dzięki któremu możemy zobaczyć inne rzeczy na mapie. Ale okej, słuchajcie. Widzę masę graczy tutaj, masę. Widzę jakiegoś Austina, widzę jakichś innych graczy. Widzę po prostu paru graczy, którzy najzwyczajniej w świecie tutaj się bujają dookoła. A my udamy się, tak jak obiecałem ostatnim razem, do PokéPipe Pass, czyli przejścia PokéPipe'ów, albo nie tyle przejścia PokéPipe'ów, co również, tak jak mówiłem, takiego wąskiego gardła pomiędzy dwoma górami, które, no, te PokéPipe'y tworzą. I co my tu mamy? Mamy... Okej. O nie. O nie, czyżbyśmy stracili nasz power-up? Na to wygląda. Pada śnieg! Okej, pada śnieg. Wszystko fajnie, wszystko pięknie. Mamy jeszcze przy okazji dodatkowego gracza, który z nami tutaj w jakiś sposób będzie nie tyle, że próbował grać, co nawet mamy więcej niż jednego gracza, więc... okej. Okay.
Czy chcemy? Dobra, weźmiemy sobie drugi ten, drugi z, jak one się nazywają, drugi power-up w najzwyczajniej świecie tutaj z dodatkowymi możliwościami. I mamy włączone te, słuchajcie, te bloki z wykrzyknikiem. Nie wiem, jak bardzo to nam tutaj pomoże. Wydaje mi się, że ten power-up jest najzwyczajniej w świecie bardzo, ale to... bardzo... Au! Nie zauważyłem tego przeciwnika. Seriously, nie zauważyłem tego przeciwnika. No dobra, bo... Okej. To zadziałało. Chciałem zobaczyć... Czekajcie. Chciałem zobaczyć, w jaki sposób my możemy... Okej, dobra, czyli tak, czyli nie wciskamy lewego i prawego przycisku naraz z tego prostego względu, że to jest w czasie gry online, to jest najzwyczajniej w świecie suicide button. Nie wiem, po co w tej grze mamy suicide button, ale istnieje. Istnieje i jestem trochę tym przerażonym, że on istnieje. Wiecie, co chciałem zrobić tak właściwie? Chciałem... Dobra. Już wiem, w jaki sposób trzeba standisy tutaj ustawiać. Już wiem, jak to się robi. Już wiem, jak się standisy ustawia. Szkoda, że nie wiedziałem tego wcześniej i kombinowałem jak koń pod górę i niestety to się skończyło, jak się skończyło. Sami widzieliście, jak to się skończyło. I... Nie wiem, czy po prostu jesteśmy za wolni, czy jak to tutaj wygląda, ale... No... Widzę, że gracze, inni gracze najzwyczajniej w świecie... Nas już troszeczkę wyprzedzili. Ale to nie feller, bo... Najzwyczajniej w świecie to nie o to chodzi, żeby się ścigać z tymi graczami, bo nie na tym rzecz polega, tylko jest to najzwyczajniej w świecie, to co my tutaj mamy, to jest zabawa, tak? Możemy się bawić, jak nam się żywnie podoba. I to od nas zależy, w jaki sposób do tej zabawy podejdziemy i jaka będzie nasza prędkość. Okej. Okay. Okej, okay, czyli widzę, że ci, te pokipajdy, najzwyczajniej w świecie... Okej... Okay. Czy ja właśnie skopałem coś? O nie, teraz to już skopałem. Jest jeszcze jeden, dobra. Musimy poczekać. Ponieważ chcemy tego cudokwiatka najzwyczajniej w świecie. A ten cudo... Okej, okay, mamy śnieg, mamy śnieżycę, która sprawia, że to wszystko wokół nas... zostaje zasypane śniegiem. Innymi słowy, no, jest kiepsko. Zostaliśmy ocaleni. Tak, zostaliście ocaleni. Nie żeby coś, ale zostaliście faktycznie ocaleni i... Widzę, po co nam ten śnieg był. Zapomniałem, że... Wiecie co, przyzwyczajenia z innych gier z Marianem. A dokładnie nie z innych, z jakichś nie wiadomo jakich gier, ale przyzwyczajenie z Super Mario Makera. Bo tak jak może zauważyliście, próbowałem po prostu skakać. Będąc na kuckach, próbowałem iść przed siebie skacząc. A to oznacza... Halo? Gro? Aha! Okej!
Jesteśmy już po tej śnieżycy. Fajne to było, fajne to było. Widzę, że tutaj... Zostawmy tutaj dodatkowy właśnie... O nie, już widzę... Co Pokipite mógł tutaj nam zrobić? Dobrze, że się pospieszyłem. Widzę, że ktoś gra tutaj również dla zabawy, albo dla znalezienia absolutnie wszystkiego i używa do tego naszego wspaniałego Yoshiego, żeby po prostu szybciej zdobyć, bo tak mi się wydaje, że właśnie granie Yoshim albo pozostałymi innymi bohaterami, którzy nie mogą otrzymywać obrażeń, oznacza, że gramy w tą grę po to, żeby znaleźć w niej wszystko. Na, jak wiecie, jak już przejdziemy taki poziom, to możemy tutaj w niego właśnie w taki sposób zagrać. Powiem wam tak. Online jest na pewno o wiele lepiej przemyślany i skonstruowany względem tego, co widzieliśmy w Super Mario Makerze 2. Na chwilę obecną mogę to powiedzieć. I nie przeszkadza mi to, że gracze gdzieś tam w tle najzwyczajniej w świecie się znajdują. Teraz jeszcze jedna sprawa, o której wy mi tutaj mówiliście najzwyczajniej w świecie. Powiedzieliście mi, że przy poziomach znajduje się taki ptaszek i możemy gdzieś go na przykład tutaj. Powiem wam, że nie widzę takiego ptaszka, znaczka ptaszka, że poziom został ukończony w 100%. Nie widzę tego najzwyczajniej w świecie. Nie wiem, w którym miejscu powinienem tego szukać. Czekajcie, a może chodzi o to, że przy świecie mamy zaznaczony taki ptaszek, bo jeżeli tak, to faktycznie, jak spojrzymy u góry, mamy Piprock Plateau, czyli tą wyżynę Skaworur i mamy przy niej taki ptaszek, taki stempel ptaszka, a to oznacza, że mamy wszystko w tym poziomie zrobione. Dobra, teraz widzę jeszcze dodatkowo, że ten stempel znajduje się za, słuchajcie, tutaj oznaczeniami, tak? Czyli na przykład tu mamy Angler Poplin's House i za tym, nie tyle poziomem, co za znacznikiem, że w tym poziomie mamy tylko i wyłącznie jedno cudonasienie, znajduje się ten taki stempel i ja go teraz widzę. Okej, czyli to o to prawdopodobnie wam chodziło, tak mi się wydaje. Nie wiem, bo do tej pory nie zrobiłem żadnego poziomu w taki sposób, że coś pominąłem w tym poziomie, bo po prostu gra nie tyle, że gra, co sam nie dałbym sobie najzwyczajniej w świecie tutaj, no, nie dałoby mi to spokoju, że o czymś zapomniałem. Outmaway Valley, czyli Dolina, iście z drogi, pisane wszystko razem, tak żeby było śmiesznie. Dobra, zobaczymy, co ten poziom ma nam do zaoferowania. I mam nadzieję, że ten poziom nie będzie poziomem, gdzie będziemy się ślizgać. Ślizgam się. Ślizgam się i to bardzo. I wiecie co? Dzięki temu, że pokazaliśmy Mario, którego tutaj mieliśmy, najzwyczajniej w świecie mógł co nieco więcej znaleźć. Okej. Powiem wam tak, już wiem, o co chodzi z tym, że ten poziom nazywa się wyżyna dalej, że z drogi. Wyżyna, co ja powiedziałem? Dolina, bo Valley. Dolina dalej, że mi z drogi. Ślizganie się w tym poziomie jest naprawdę, naprawdę kiepskie. Jeśli mam być szczery. Nie podoba mi się, znaczy nie tyle, że mi się nie podoba, co absolutnie nie cierpię poziomów lodowych, w których faktycznie jesteśmy bardzo, ale to bardzo podsterowni, nadsterowni, cokolwiek sterowni, bo wiecie, no
lód i w ogóle i w szczególe. To nie są moje klimaty. O! To nie są moje klimaty, jak jesteśmy, wiecie, zamrożeni. Okej. Tu jest jakaś droga na dół. I to jest numer dwa. Znowu, czyli albo jeszcze raz krzyczy tam ten kwiatek. Tu gdzieś obok będzie musiała być droga, gdzie my będziemy musieli się... Gdzie my będziemy musieli się udać. Tu zejść na dół? Tak, tutaj zejść na dół. I tutaj będziemy mieli, słuchajcie, właśnie tą kolejną dziesięciokwiatówkę. Co mnie niezwykle, niezwykle cieszy, że udało nam się ją po prostu znaleźć. Możemy to tknąć? Tak, możemy to tknąć. Dobra. I lecimy. Nie wiem, czy Mario zauważył, co tutaj zaznaczyłem. Ale... Może skumał, o co mi chodziło. O, ale mi słabo poszło. Dobra, ale mamy na szczęście bloki z... Mamy na całe szczęście bloki z wykrzyknikiem, tak? I mamy wszystkie dziesięciokwiatówki najzwyczajniej w świecie. Mamy te bloki z wykrzyknikiem, a to oznacza, że najzwyczajniej w świecie mamy parę dodatkowych rzeczy. I co, to tutaj była, nie wiem, dziura, gdzie można było zginąć, a teraz jej nie ma, bo żeśmy w bardzo, ale to bardzo przyjazny i szybki sposób tutaj co nieco więcej zrobili? Czyż mamy te bloki i dzięki temu nie spadniemy w dół? Nie rozumiem. Znaczy, nie tyle, że nie rozumiem, co momentami wydaje mi się, że ta gra zbyt dużo chce. Okej. Słuchajcie, nie chcę nic mówić, ale to miejsce... Zobaczcie. Mówiłem to przy poziomie z Piranha Plants on Parade, czyli paradą Piranha Plantów. Zobaczcie, że mamy taki graphical cue, gdzie coś się nie zgadza. Widzimy te rury i one tak jakby wystają z innego elementu mapy, tak? Z innego elementu tutaj graficznego mapy, ale nie widzimy ich do końca, co może dać nam najzwyczajniej w świecie do myślenia, że coś jest tutaj ukryte. I w tym wypadku jest to cudokwiatek, który sprawi, że w tym momencie mamy... Okej, tego się nie spodziewałem. Wielka kula śnieżna. Wiecie, co mi się przypomina? Przypomina mi się super... Przypomina mi się Super Mario... New Super Mario Bros... New Super Mario Bros, tak? Ten pierwszy, który się pojawił na DS-a, najzwyczajniej w świecie, on mi się teraz nagle przypomina. Bo w nim, nie wiem czy wiecie, ale... O nie. Myślałem, że nas zgniecie najzwyczajniej w świecie, ta. Nie! Nasze cudonasionko, super fajnie i... Okej. Czerwona, słuchajcie... Czerwona flaga. A to oznacza, że znaleźliśmy sekret. Sekretne wyjście z tego poziomu. Czyli tak czy siak będziemy musieli jeszcze ten poziom powtórzyć, bo będziemy mieli tylko właśnie dwa cudonasionka, ponieważ nie znaleźliśmy legitnego wyjścia z tego poziomu. To jest dość też zabawne, że żeby zdobyć wszystkie cudonasionka, musimy ten poziom zrobić dwa razy. Musimy ten poziom zrobić poprzez odkrycie wszystkiego w tym poziomie i najzwyczajniej w świecie poprzez sprawdzenie, czy faktycznie w tym poziomie nie tyle, że zrobiliśmy wszystko, co udało nam się mniej więcej wszystko wykonać. Musimy zrobić też normalną ścieżkę. Normalną i sekretną ścieżkę trzeba zrobić, żeby poziom był w 100% zaliczony. I słuchajcie, jest różnica. Mieliście rację, moi drodzy, po raz kolejny. Tutaj
przy tym Pokipite Pass, tak jak widzicie, mamy na tle, mamy, tak jak widzicie, mamy 3 dziesięciokwiatówki, mamy obydwa cudonasiona i mamy zdobyty ten najwyższy punkt na fladze. I w tle, za tymi trzema rzeczami, które musimy zdobyć w tym poziomie, żeby powiedzieć, że zakończyliśmy ten poziom w 100%, znajduje się stempel z ptaszkiem. Jest po prostu ten poziom zaptaszony. Z kolei tutaj wiemy, że brakuje nam tego legitnego wyjścia z poziomu, więc mamy brak tego stempla z tyłu i widzimy tego, to jedno brakujące cudonasionko. Okej, czyli w taki sposób można sprawdzać, czy my żeśmy wszystko zrobili. Break time, kick it out, out my way. Czyli ci przeciwnicy... Myślałem, że to jest, wiecie, dolina z mojej drogi. A z mojej drogi to są przeciwnicy. Czy też poszli stąd, czy cokolwiek innego. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Out my way. To jest out of my way, czyli zejdź mi z drogi. Tak można by to było przetłumaczyć wprost, tylko że to jest powiedziane tak, jakby ktoś bardzo szybko to, że zamiast powiedzieć out of my way, tylko powiedział to bardzo szybko. Out of my way, jeszcze szybciej, czyli out my way. Takie, wiecie, skrótowo, najzwyczajniej w świecie. Kopnij to out my way. Chyba będziemy ich po prostu nazywać out my way'ami, dopóki nie wymyśla jakiejś innej nazwy, która po prostu jest... przaśniejsza? Która... Najzwyczajniej w świecie... Aha! Tu chodziło tylko, żeby go po prostu pokonać. Okej! Czas na przerwę, czas na KitKat, czas na bardzo, bardzo szybki poziom. Ile nam to zajęło? 15 sekund, żeby to przejść? Dobra, wracamy do tej doliny Out My Way'ów. I najzwyczajniej w świecie zobaczymy, no muszę pamiętać, żeby nie zdobyć cudokwiatka, bo jak zdobędziemy cudokwiatek, to... Przepraszam, cudokwiatek. Jak podniesiemy cudokwiatek i tutaj zdobędziemy cudonasienie, to najzwyczajniej w świecie nie będziemy w stanie ogarnąć niczego innego. Okej. Okay. Okej. Okay. Co z tymi wszystkimi blokami lodu? Są trochę wkurzające. Nie to, żebym się z tobą nie zgadzał, gadający kwiatku, ale faktycznie, jakby się tak dobrze przyjrzeć, to faktycznie one są wkurzające. W ogóle, to wiecie, to te bloki wykrzyknikowe, które nam się spawnują, my możemy w bardzo, ale bardzo prosty sposób tutaj sobie na nich farmić niemożebnie dużą ilość punktów życia. Więc, no, najzwyczajniej w świecie jest śmiesznie. Jest nawet, powiedziałbym, że bardzo śmiesznie. Bo w bardzo ciekawy sposób możemy tutaj naprawdę dużo śmiesznych rzeczy po prostu zrobić. O nie! To teraz moje pytanie powinno brzmieć... Au! Moje pytanie powinno brzmieć w tym momencie... W jaki sposób my powinniśmy zdobywać te dodatkowe... serducha. W jaki sposób my powinniśmy zdobywać te dodatkowe serducha w poziomach, które widzimy nad innymi graczami? Jeżeli przyjrzycie się uważnie, to nad graczami, jak spotykamy graczy albo widzimy standee graczy, to najzwyczajniej w świecie widzimy nad tymi graczami takie serducha, nie? I teraz się zastanawiam, w jaki sposób my możemy te serducha tutaj zdobyć. Pan Luigi, halo. Pan Luigi zlazł do podziemia.
Pan Luigi jest tutaj, dobra. Będę robił dokładnie to, co powinniśmy robić. Chcę zobaczyć, czy ten gracz nas... Nie, on nie wie, nie widzi, w jaki sposób my to zrobiliśmy. On albo nas nie widzi, albo po prostu ignoruje to, że my tutaj jesteśmy jako inny gracz i że my chcemy mu w jakiś sposób pomóc. Tylko on próbuje znaleźć na własną rękę, gdzie znajduje się tenże sekret. Au! Okej, dobra, gro. Czasami to mi się wydaje, że troszeczkę nie fair obrywamy. Tak mi się coś zdaje czasami, że te hitboxy... Czasami te hitboxy w tej grze są faktycznie bardzo, ale to bardzo na miejscu. I bardzo, ale to bardzo są w stanie nam pomóc, ale najzwyczajniej w świecie czasami wydaje mi się, że troszeczkę są przesadzone te hitboxy. Aha, no to pięknie to, żem zrobił. Zlikwidowałem sobie możliwość... Ogólnie rzecz biorąc, my nie potrzebujemy wskoczyć na najwyższy stopień naszej flagi, ponieważ my żeśmy już tą flagę zdobyli na najwyższym tym stopniu. Z najwyższego punktu ją ściągnęliśmy. Więc w dalszym ciągu ten wonderful ending mamy zapewniony. Więc pytanie teraz brzmi, czy nadpisało nam się to, czy nam się to nie nadpisało. A żeby to sprawdzić, musimy wcisnąć L i nam się to nie nadpisało. Okej, czyli najzwyczajniej w świecie... mamy tutaj w jakiś sposób to wszystko zrobione. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Przenieśmy się w pobliże poziomu, ponieważ również, tak na zakończenie dzisiaj, również daliście mi znać, że niewystarczająco lizałem w tej okolicy ściany, bo nie wylizałem wszystkich ścian. Najzwyczajniej w świecie nie wylizałem tego obszaru. O, proszę bardzo, tutaj coś jest. Tutaj coś jest i my to chcemy zobaczyć, co to jest. Nieznany świat! Zagubiony, czy też zgubiony? Ja? Zgubiłem się? Ja? Witaj, kapitanie Toadzie. Quite the surprising place to run into someone, eh? Dość niespodziewane miejsce, aby kogoś spotkać, co nie? Szukałem skarbu i wtedy zacząłem się zastanawiać, czy ktokolwiek szukałby mnie. Tak ogólnie to się całkowicie zgubiłem. A tak przy okazji, gdzie my jesteśmy? Wiesz coś na ten temat? O, i przy okazji bym zapomniał. Znalazłem 50-kwiatówkę. Może użyjesz ją w swojej przygodzie? I'm rooting for ya. O matko. Liczę na ciebie, tylko że rooting to jest, wiecie, root, bo mamy... korzenie i widzimy wszędzie korzenie, tak byśmy byli w jakimś podziemnym świecie i w ogóle i w szczególe. Więc I'm rooting for ya, jak najbardziej jest w tym momencie pan not intended, albo pan nie na miejscu. W każdym bądź razie, no faktycznie mieliście rację, żem czegoś tutaj nie tyle, że nie dopilnował, co że czegoś nie zauważyłem. I jedna rzecz, którą również mi poleciliście, co też zrobimy w tym momencie. Jak już wszystko poleciliście, to w tym momencie po prostu będziemy to robić. Care for Standy, powiedzieliście mi, że jak zdobędziemy maksymalną ilość tych kwietnych monet, to najzwyczajniej w świecie nie będziemy zdobywać ich więcej, więc trzeba je po prostu wydawać. I w tym wypadku mamy 949 kwietnych monet. Więc możemy to poświęcić na kupienie tych tutaj standisów, tych kartonowych stójek. Bo, no nie oszukujmy się, mamy naprawdę bardzo dużo tych monet i szkoda by było faktycznie, żeby one się tutaj nam zmarnowały. I fajnie by było właśnie, gdybyśmy mogli co nieco więcej tutaj nimi zrobić. Wiecie co? Kogo my mamy najmniej? Chciałbym zobaczyć About Standees X. Nie. Czy my możemy zobaczyć w jakiś sposób naszą kolekcję standeesów? Albo coś w tym stylu? Tak, standees. Możemy tutaj sobie zobaczyć i...
Czyich standisów mamy najmniej? Najmniej mamy standisów Luigi'ego, Peach i no Toadów, Toadette i każdego Yoshiego. Okej, okay, dobra, czyli co? Czyli możemy w tym momencie sobie kupić parę standisów? Nie wiem, kupmy 3 standisy Peach, kupmy 2 standisy Toadette, albo coś w tym stylu. Mamy dużo tych monet kwietnych, więc najzwyczajniej w świecie nie musimy się tutaj w żaden sposób martwić. Luigi, właśnie. Kupmy sobie Luigi'ego z 2-3, bo przecież wiadomo, wypadałoby też mieć jakieś tutaj stójki naszego szanownego Luigi'ego, te kartonowe stójki. Posing Luigi. Luigi'ego powinniśmy mieć wszystkie wykupione, bo to jest Luigi, a wiadomo, że Luigi jest Luigi. Nie muszę chyba kontynuować, prawda? No i parę tutaj, 2 standisy może kupmy naszej szanownej Toadette. Mamy tyle tych monet, 709 jeszcze nam zostało. Możemy kupić jeszcze jeden standi właśnie Toadette i teraz kupimy sobie jeden standi czerwonego Yoshiego. Bo dlaczego by nie? Co my tu mamy? A czerwonego Yoshiego mamy akurat dużo, to żółtego Yoshiego powinniśmy kupić z 2-3. Anyway, no zróbmy to, bo podobno jest to potrzebne do 100%. Tak doczytałem, tak wy również mi powiedzieliście. Więc najzwyczajniej w świecie, no nie mamy na co wydawać tych monet, bo nie widzę tutaj nie tyle, że możliwości, co nie widzę... Nie widzę sensu, nie widzę tutaj, tak jak może zauważyliście, jak jesteśmy w dowolnym miejscu w tej krainie, czy też ogólnie w tym kwietnym królestwie, to w tych sklepach poplinów, jak się przyjrzycie... Gdzie jest ten sklep poplinów tutaj? Czy my tutaj jeszcze nie mamy sklepu poplinów odblokowanego? Nie, tutaj jest dom poplinów, ale nie mamy sklepu poplinów jeszcze odblokowanego. Okej, okay, to tym się zajmiemy następnym razem, ale w sklepie poplinów, tak jak mogliście zauważyć, no najzwyczajniej w świecie mamy takie rzeczy jak na przykład życia, tak, które możemy sobie dokupić, tylko że od początku gry my te życia tracimy i zdobywamy i mamy ich 44. I ta ilość tych żyć cały czas rośnie, więc nie wydaje mi się, żeby najzwyczajniej w świecie było nam aż tak bardzo potrzebne kupowanie tych dodatkowych żyć właśnie w sklepie poplinów. Więc dla mnie to osobiście jest tutaj, jest najzwyczajniej w świecie taki bezsens, można by było powiedzieć, troszeczkę. Troszeczkę to jest marnowanie tych monet właśnie przez to, jak mówiłem, wydaje mi się, że troszeczkę gracze inaczej by podchodzili do wydawania tych właśnie kwietnych monet, gdyby, słuchajcie, było tak, że możemy w tych sklepach poplinów, tak jak już wcześniej wspominałem, kiedyś tam, moglibyśmy kupić power-upy. Te power-upy byłyby mega drogie, ale alternatywą dla nich byłoby wejście do poziomu i zdobycie ich za darmo, ale przejście danego poziomu. I wiem, pisaliście, można wejść na przykład do pierwszego poziomu, żeby zdobyć zarówno Fireflowera, jak i Elephant Apple, ale no, muszę przejść cały poziom jeszcze raz. I wiem, to jest najkrótszy poziom w grze, ale ja nie chcę tego robić, ja nie chcę powtarzać jakiegoś poziomu tylko po to, żeby zdobyć jakiś power-up. Ja wolałbym pójść do sklepu poplinów, kupić sobie właśnie ten power-up i wydać tam, nie wiem, 30-40 tych kwietnych monet, ale mieć pewność, że będę miał tego power-upa, którego potrzebuję do danego poziomu, który wkrótce będę przechodził. Tyle z mojej strony. I tyle by było, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał wideo z serii Super Mario Bros. Wonder. Bardzo dziękuję za wszystkie te takie lekkie porady, które nie za bardzo tutaj spoilerują zabawę. Dziękuję za nie bardzo serdecznie. Dziękuję również bardzo serdecznie za wszystkie podpowiedzi, które zostawiacie właśnie w komentarzach. No i zachęcam was właśnie do tego, abyście te komentarze pisali, bo tak jak widzicie, zaglądam do nich, stosuję się do nich i jestem naprawdę, naprawdę rad, że tutaj w jakiś sposób troszeczkę mi podpowiadacie, skoro gram na ślepo, tak, że wy, którzy może przeszli tą grę albo oglądali ją u kogoś innego, są w stanie podrzucić jakąś radę, jakąś sugestię, jakąś propozycję, co można by było jeszcze w tej grze najzwyczajniej w świecie zrobić, co
ułatwi mi zdobycie tych 100%, które podobno jest diabelnie łatwe, ale dzięki temu też ja nie muszę spędzać jakichś, nie wiadomo, 20-30 minut szukając brakującego sekretu, chociaż zdarzyło się już, że podpowiedzieliście mi, zdążyliście mi podpowiedzieć, gdzie powinienem czegoś szukać, a białe materiały miałem nagrane po prostu na zaś, najzwyczajniej w świecie, bo miałem trochę więcej czasu. I zdążyłem to znaleźć. Co prawda, tracąc na to 15 czy nawet więcej minut życia, ale udało się to samemu znaleźć i była satysfakcja z tego. I wiem, czego powinienem teraz szukać i wiem, że muszę się bardziej po prostu na tych poziomach rozglądać i więcej czasu czasami poświęcić na przejście danego poziomu, niż na takie, wiecie, ślepe biegnięcie przed siebie w prawą stronę bądź w lewą stronę, zależy od poziomu. Chociaż, czy my mieliśmy jakiś poziom, gdzie musieliśmy biec w lewą stronę, żeby ten poziom kończyć? Jeszcze nie, więc zobaczymy, może coś takiego się zdarzy. Aczkolwiek wątpię, bo to by było całkowicie wyrzucenie formuły Mario za okno, najzwyczajniej w świecie. Więc zobaczymy, jak to wszystko będzie. I zobaczymy, jak to wszystko będzie tutaj jeszcze się nam układało. Zachęcam was również, prócz tego, że pozostawiacie po sobie komentarze, to zachęcam was również do tego, abyście pozostawiali oceny tych materiałów wideo, bo tak jak może wiecie, zostawianie po sobie ocen oraz komentarzy w jakiś sposób tam mizia te algorytmy serwisu YouTube i sprawia, że te materiały są lepiej widoczne zarówno dla was obecnie subskrybujących dany kanał, jak i osób, które mogą stać się subskrybentami, czyli dla potencjalnych nowych widzów danego kanału, więc zachęcam was zarówno do pozostawiania ocen, jak i komentowania, bo komentowanie nie gryzie, a zawsze możecie napisać właśnie w tym komentarzu, dlaczego ceni się w taki, a nie inny sposób, co wam się podobało, co wam się nie podobało, czego było za dużo, czego było za mało i tak dalej, i tak dalej. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Dzięki wam jeszcze raz bardzo serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się. No i do zobaczenia wkrótce. Cześć!